Witam Państwa w kolejnym odcinku. No w tym odcinku zbudujemy sobie pierwszy szałas. Ja pokażę może, gdzie jestem. Jesteśmy przy portalu. Tutaj jest portal. Ja pokażę może, jak ten portal wygląda. O, to jest to. No, myślę, że rozsądnie jest się pobudować przy portalu, żebyśmy mogli sobie później te portale można budować, tak? Na razie mamy tylko taką kartę jedną, więc tutaj nic, nigdzie się na razie nie przeniesiemy. No, a także myślę, że pobudujemy się tutaj. O, tutaj chcę zbudować domek na tej skale. O, tutaj na takim, żeby mieć widok na wodę, tutaj na taką zatoczkę. No nie wiem, zobaczymy. Zawsze można się później może ewentualnie przenieść. Dobra, jak się buduje w tej grze? Musimy kliknąć B. No i mamy tutaj struktury, które możemy zbudować, tak? No nie mamy ich za dużo. Nie mamy ich za dużo, więc budujemy szałasik. Kółeczkiem się obraca, pyk. I tworzy się taki jakby plan tego, co chcemy zbudować. To jest fajne, bo można sobie zaplanować bardzo dużo budynków, nie mając surowców, tak? Nie mamy surowców, ale możemy budynki zaplanować. Później podchodzimy i klikamy E i po prostu wtedy się surowce uzupełniają. Tak, zbudujemy sobie łóżko. Też się przyda. Myśmy mogli spać. No co jeszcze tu możemy zbudować? No, musimy to zbudować. Gra tego wymaga, tak? Ester Kraj. To jest nasz jakby portal. Znaczy miejsce, gdzie się odradzamy chyba. O, żeby tak powiem. Może tu je postawię. Tak. Czego brakuje? Wood bundle. A, i pokażę wam jeszcze. Znalazłem sierp. Tak? Sierp. No i sierp, wiadomo, ciach. Ciach, no jednoręczny. Jest szybki, ale ma fajny atak prawym przyciskiem, bo działa jak bumerang, więc dosyć fajnie to wygląda. No i jak ścinamy, wtedy zbieramy więcej. Nie wiem, co on tam chciał. Wood. Wood bundle. A, wood bundle, czyli drewna. No, czyli musimy wziąć siekierkę. Trochę pościnać. O, i mamy. Tak. Jest nasz. O, i możemy się przetransportować. Możemy się przetransportować. Tego, co ja rozumiem, więc kliknę sobie tu. Tak, i nas przenosi, więc jeden taki na mapę można zbudować, zdaje się.
chyba. Może to później sprawdzimy. Okej, okay. No dobra. To my musimy teraz sobie budować. A, musimy odblokować w moim questie Tanning Station. Dobra, odblokuję mu to za chwilę, tylko chcę pokazać wam jeszcze, że mam towarzysza. Możemy mu tam ekwipunek zmieniać. On chodzi, zbija stworki, zbiera też surowce z nami. Można tutaj mu wydawać polecenia. Ja go znalazłem tutaj. Tutaj jest osada, tutaj jest też kupiec. No kupiec sprzedaje rzeczy po prostu. Jest inaczej niż było przed patchem, bo przed patchem kupcy sprzedawali schematy. Natomiast teraz, jak no widzimy, schematy się kupuje i odblokowuje z poziomu menu, a kupcy sprzedają po prostu rzeczy, tak? Więc my sobie teraz odblokujemy tą Tanning Station. Natomiast jeszcze wspomnę, że warto odwiedzać te rzeczy. Bo tutaj na przykład ja znalazłem właśnie sierp czy konewkę, tak? Czyli podejrzewam, że tam się znajduje takie przedmioty, które są związane z progresją. Z progresją tutaj, tak? Czyli możemy sobie chodzić po mapie i odblokowywać rzeczy, albo na przykład zapłacić. No i teraz my musimy mieć tą. O, my musimy mieć to. Nie znalazłem tego, więc się nauczymy za tą esencję. Jest tylko 10, więc to nie jest takie drogie. Nauczymy się tego. I okej. Okay. I zrobiliśmy quest. Mamy zadanie następne. Main mission. Equip any simple. No to mam ubranie. Nie rozumiem. Dlaczego on mi nie zalicza tego questa? A, musimy wykraftować. Okej, okay. Dobra. Czyli teraz sobie zbudujemy. No szkoda, że nie mam do budowy już ścian i tak dalej, to bym zaczął ten dom budować. No nic. Zbudujemy tutaj paga takich podstawowych rzeczy, czyli tak. Cooking. To postawimy sobie, o. Będziemy sobie tutaj, o. Widzicie, zachodzą takie zależności między narzędziami i takimi rzeczami. Jeżeli coś jest blisko siebie w odległości, jest pewna zależność i wtedy mamy ją zaznaczoną taką linią i tutaj się wyświetla nad tym łóżkiem jakby co ono daje bonusu. O, i tutaj mamy, że się skaluje, tak? Tak mam to rozumieć? O, możliwe wzmocnienia. Możliwe wzmocnienia, zaraz. Ikonka świecy i termometru, tak? Czyli termometr to jest ciepło, a świeca to jest światło. I to ma bonus. Właśnie pytanie, czy to ma bonus, czy łóżko ma bonus? Łóżko pewnie ma bonus, bo to jest ogień. Okej, okay, tak, czyli my tym wzmacniamy łóżko, nie? Że tak powiem. Tak? Możemy to jakoś sprawdzić? Tak, bo tutaj są dwa miejsca. Jeszcze na augmenty, czyli na wzmocnienie. Inspekt.
Inspekt. No to jest jeszcze taki nie do końca zrozumiały system z tymi wzmocnieniami, ale okej. No za dużo my tu nie możemy zbudować mięsa. Mamy jakieś mięso? I musimy tylko jeszcze wrzucić paliwo. Dobra, co musimy jeszcze... Aha! Dobra, i lecimy dalej. Enchant nie. To jest najważniejsze. To jakoś się skaluje z ogniskiem. No, dobra, no to w sumie why not? O, i widzicie, są... Pokazuję... O, widzicie. Tu mamy minus, bo jest expose. Tu nie mamy. Tutaj mamy dobrze oświetlone, ciepło i schronienie, tak? To jest fajny system. No podłogi nie ma. Nie, ale no trudno. O, drewna nie ma. Jeść. O, i zebrałem. Jeszcze coś mogę dodać. I kolejka się tworzy, prawda? Tu widzimy. O! Aha, nie ma znaczenia, jakie berries będą. Na to wychodzi. No dobra. Wiedzmy może... No dobra, zetniemy trochę tego drewna. Zetniemy trochę. O, tu jest, tutaj będzie dużo, dużo będzie tego drewna. Zetnijmy go. Dobra. Ile tu potrzeba tego drewna? Okej. Okay. No tutaj jest, no tak. A jak klikniemy X, to możemy jeszcze to edytować. Widzicie? Move, copy i tak dalej. No fajne, fajne. Co możemy tutaj skraftować? O, strzały. Kamień i ten. No to jest tanie. To zrobimy 100. A, i widzicie, tutaj są recepty, tutaj są bonusy. Bardzo fajne. O, są strzały. Elegancko. Dobra, 100 strzał chyba nam na razie... na razie nam wystarczy. Co możemy? Wood Axe. Zobaczmy, czy to jest taki sam jak nasz. Taki sam chyba. Czy to jest? A, tutaj mamy. Tak. Damy go... Gdzie jest ten nasz... manage. O, damy mu to. Niech się cieszy.
Niech się cieszy. Dobrze. No to nic więcej. Jakie tu mamy następne? O, tu są wzmocnienia. To jest ciekawe. Postawimy to. O, może tutaj się zmieści. Nie rozumiem. Palit ogólniejszy. A to chyba to, co. A, to, co go wzmacnia. Myślałem, że to, co on może zbudować. No to nic ciekawego. Budujemy ten Nutanning Station. To jest chyba ciekawsze. O, i możemy zrobić paski ze skóry. Super. Nas więcej nie mamy. O, zobaczcie, augment. O, to by nam się przydało. Zaraz chyba to podblokowuję. Co to daje? O, 20% zwiększa wydajność produkcji. No to to jest dobry augur, ten dobre wzmocnienie. To sobie zbudujmy. A, to jeszcze jest w bok. Kurczę, widzicie. Dobra, co możemy tutaj jeszcze odblokować ciekawego? Planty. O, półeczki. A jest jakaś skrzynia? Enchant. O, kurde, tu są fundamenty, a ja szukam. O, widzicie? No ma na uszy się i tak. No, elegancko. Dobrze. Będzie można. To będzie można w końcu zacząć budować domek kamienny. Super. Dobra, ale teraz się zastanówmy, co w ogóle mamy zrobić, tak? Blatant Baron. Super, ale ja
Complete item edge, equip any simple clothing. No to ja chyba już mam ten clothing. Przecież. Zbuduję te spodnie. Zobaczymy, bo już... A, one są lepsze. Myślałem, że będą gorsze. A, okej, okay, to jeszcze jedno. Dobra, to stworzymy wszystko. Te wszystko buty. Spodnie mam i rękawice. No, buty mają 20 poziom, my mamy 11. Daje tylko 5 zdrowia, to daje 20 zdrowia, no to jest różnica, nie? Nie, mamy quest. A, i musimy wrócić do tego puka. A gdzie on jest? Pewnie tutaj. O, są te. O, jest puk, czekajcie. Your tenacity overall, with shelter over built over the heart of the what awaits is take these elixirs. Light of power. On ma na myśli. Location is displayed on your map. Site of powers. A, jest, zobaczcie, to musimy tam iść. No dobra, idziemy tam. Ale zobaczmy, jak wyglądają te fundamenty. Bo jakie mamy? To jest rów, to nie. Mamy albo takie jakby drewniane fundamenty. Albo ciekawsze są ciekawsze są takie. To jest najniżej. O, bo ja bym chciał tutaj wybudować sobie domek, nie? Czyli musiałbym wyrównać fundamentami gdzieś właśnie do takiego poziomu. Tutaj jakieś takie zejście zrobić. Myślę, że to nie głupie. Ale ja to sobie pobuduję tak trochę poza odcinkiem. Natomiast zobaczmy. Może odblokujmy sobie tą. O, granat jest. Gdzie możemy to zbudować? No, explosive mine, fajnie, ale gdzie możemy zbudować tą sling?
raps i drewno. No, czego nie mamy? A, drewna nie mamy. No tego drewna to powiem wam, że schodzi. Ale mam tylko jeden straps. Skóry, to też trzeba o tym pamiętać. O, jest, zobaczcie. Craftujemy to. Ciekawe, co będzie fajniejsze, czy łuk, czy to. Zaraz zobaczymy. Porównajmy obrażenia. No wiadomo, że to ma większe. Tak, to dodaje staminy, to dodaje zdrowie. Ciekawe. No critical, no damage, zwróćcie uwagę, razy 2 jest na łuku, a 1,5 na procy. Większy zasięg ma. Nie mam kulek, co? A mogę w ogóle zwykłe kulki stworzyć? Bo ja tutaj... A, zwiększa amunicję, znaczy zwiększa produkcję amunicji. Aha. Ale możemy tylko wybuchowe magble, a zwykłych magbli nie ma? Nie ogarniam tego. Tak, tylko... A, to cię jest ciekawe, powiem szczerze. To jest ciekawe. We find a simpler mortal station augmented. Gdzieś tutaj było. Tutaj. Mortal. Zaraz. Tutaj, tak. Albo to. Tutaj było gdzieś. O, Mortal. Ale wiecie co, sprawdzimy coś. Ja proch mam. Nie, gdzieś tutaj był. Tutaj, gunpowder mamy. Więc teraz, jeżeli ja odblokuję to powinienem dostać za darmo. Tak? Taka jest moja logika, bo to znalazłem. Sprawdźmy. No nie. A jakbym... gunpowder... dropnął... Tak, i teraz znalazł. No nie. No to nie wiem, dlaczego to tak. No nic, tak czy owak możemy stworzyć tylko eksplodujące kulki. No to stwórzmy. Może 30 na razie wystarczy. Czyli raczej podstawowym narzędziem raczej będzie łuk. A można jakoś przegrać?
No i zobaczcie, jak przytrzymamy R, to mamy różne kulki, tak? Explosive. Ogniowe. Ice lighting, fajne. Czyli jakby te kulki eksplodujące to są zwykłe kulki, które były kiedyś. A i trzeba za każdym razem załadować. Tak, czyli to jest podstawowa amunicja. Range damage. No to trochę ograniczyło to używanie tego, bo trzeba mieć gunpowder, żeby tworzyć te kulki. No ale po to mamy łuk. Nie, o Jezu. Dla wszystkiego. Dobra. Budujemy sobie jeszcze masoni. Ten też się nam przyda. Mortal. Sticky ten. Dobra. Na razie skończymy. To będzie krótki odcinek. O, spróbujemy może z tej... A, dostał. Mocne to jest. To wygląda tak. Podchodzimy, wybieramy nóż, bo jak zmienimy... O, no widzicie? Pokazuje się ikonka. Trzeba wziąć nóż, podziobać. I mamy. Bons, te kości, skórę i mięso. Tak, także ja teraz zrobię pauzę. Teraz chyba trochę pobuduję taki wstępny domek, a w następnym odcinku pójdziemy do tego Site of Power po prostu. Także na razie.